Równanie proste i przedstawione na rysunku. Zapisz w postaci kierunkowej i w postaci ogólnej. Zaczniemy od wyznaczenia postaci kierunkowej, czyli y równa się ax plus b. W tym celu wyznaczymy punkty przecięcia wykresu z osiami układu współrzędny, czyli wyznaczymy sobie współrzędne tego punktu i tego punktu. Odczytajmy z wykresu. Pierwsza współrzędna, czyli x-owa, wynosi 0, druga y-owa wynosi 3. W tym punkcie współrzędna x-owa wynosi minus 5, współrzędna y-owa wynosi 0. Podstawmy współrzędne obu punktów do naszej postaci kierunkowej. Przypominamy, że pierwsza współrzędna to jest zawsze współrzędna x-owa, druga to y-owa. Pierwsza x-owa, druga y-owa. Najpierw podstawimy współrzędne punktu przecięcia z osią o y. Czyli do równania pod y będziemy wstawiać 3, czyli mamy 3 równa się a razy za x wstawiamy 0 i plus b. To samo robimy ze współrzędnymi punktu przecięcia z osią o x. Czyli za y wstawiamy 0, a razy za x wstawiamy minus 5 i plus b. W ten sposób otrzymaliśmy układ równań z niewiadomymi a i b. Z pierwszego równania dostaniemy 3, przepiszmy, a razy 0 to jest 0, czyli zostaje tylko b. W drugim równaniu możemy zamienić miejscami a i minus 5, dlatego że mnożenie jest przemienne, czyli mamy minus 5a. I widzimy, że pod b możemy już podstawić trójkę, więc podstawmy, czyli mamy plus 3. To jest nasz układ. Teraz z drugiego równania obliczymy a. Czyli minus 5a możemy przenieść na lewą stronę, czyli dostaniemy 5a, a po prawej stronie zostanie trójka. Aby obliczyć a, podzielimy obustronnie przez 5, czyli a to są 3 piąte. Nasze b wynosiło 3. W ten sposób rozwiązaliśmy układ równań z niewiadomymi a i b. Możemy teraz wstawić współczynniki a i b do postaci kierunkowej. Czyli wstawiamy pod a i pod b nasze otrzymane wyniki. Czyli mamy y równa się, za a wstawiamy 3 piąte. Teraz mamy tu x i plus b. Za b wstawiamy 3. Otrzymaliśmy postać kierunkową naszej prostej. Teraz przekształcimy ją do postaci ogólnej. Postać ogólna wygląda w ten sposób. To jest ax plus by plus c równa się 0. Żeby z postaci kierunkowej przekształcić równanie prostej do postaci ogólnej, wszystkie elementy muszą znaleźć się po jednej stronie, tak żeby po drugiej zostało tylko 0. Więc przenosimy zarówno to, co związane z x, jak i wyraz wolny na lewą stronę. Dostaniemy. Po prawej stronie 3 piąte były ze znakiem plus. Jak przeniesiemy na lewą stronę, znajdą się ze znakiem minus. Czyli mamy minus 3 piąte x. Trójka była po prawej stronie ze znakiem plus. Przeniesiemy na lewą stronę, mamy ze znakiem minus. I po lewej stronie był jeszcze y, który też był ze znakiem plus. Wszystko przenieśliśmy na lewą stronę, więc po prawej stronie zostało tylko 0. Ale to jeszcze nie jest postać ogólna. Musimy poukładać nasze elementy, czyli najpierw musi znaleźć się wyrażenie z x, później wyrażenie z y, na końcu wyraz wolny. Czyli dostaniemy minus 3 piąte x plus y i minus 3 równa się 0. To jest postać ogólna naszej prostej.
Przy czym możemy jeszcze zamienić ją na postać, w której nie będzie ułamków. Więc możemy, można rzeczy pozbyć się minusów, więc pomnóżmy sobie całość przez minus 5. Tu dostaniemy 3x, y razy minus 5 to jest minus 5y i minus 3 razy minus 5 to jest plus 15. 0 razy minus 5 to jest 0. W ten sposób otrzymaliśmy postać ogólną naszej prostej. Należy zwrócić uwagę na to, że postać kierunkowa jest tylko jedna. Postaci ogólnych może być wiele. To również była postać ogólna tej samej prostej. Możemy jeszcze wypisać współczynniki a, b i c naszej postaci ogólnej. Czyli widzimy, że współczynnik a to jest to, co stoi przy x, czyli u nas a wynosi 3. Współczynnik b to jest to, co stoi przy y, czyli u nas minus 5. A współczynnik c to jest wyraz wolny, czyli u nas c wynosi 15.